Szczepan działał cuda i znaki, dlatego że był pełen łaski i pełen mocy Ducha Świętego. Jaka jest miara tego, że ktoś może czynić cuda, może czynić znaki, u którego wiara jest pełna mocy i pełna ducha? Otóż w przypadku Szczepana, ale myślę, że w przypadku wszystkich świętych, nawet tych, którzy nie zostali zabici, zamordowani za wiarę, śmierć, która jest granicą męczeństwa, takim szczytem poświęcenia swojego życia Chrystusowi, właśnie w przypadku Szczepana i innych świętych po prostu tak się okazała. Oto zastanawiasz się, dlaczego nie czynisz cudów i znaków? No to zobacz, jaka jest twoja wiara i odpowiedz sobie na pytanie, czy byłbym w stanie dla Chrystusa oddać życie. Nie uwzględniamy tych czynników emocjonalnych, społecznych i tak dalej, ale czy byłbym gotowy? Bo dopiero taka deklaracja wobec Pana Jezusa otwiera drogę do dalszych łask, które otrzymujemy, a które mogą zamienić się w cuda i znaki.